chłopaka. Usiądź przy mnie, mamusiu. Coś ci powiem do łóżka. Wiesz, kto do mnie przychodzi, jak się kładę do łóżka? Takie małe, puchate, kolorowe jak ptaki. Za nic sieci nie zgadniesz. To przychodzą rupaki. Te rupaki, mamusiu, to są takie zwierzaki. Trochę jakby dzieciaki, trochę jakby kociaki, trochę jakby krokodyle, motyle, czy raki. Nie rozumiesz, mamusiu? No po prostu, rupaki. Są rupaki dorosłe i rupaki dzieciaki, są rupaki dziewczyny i rupaki chłopaki, są rupaki mądrale i rupaki głuptaki. Są żydale i wcale ładne rupaki. Te rupaki mieszkają w różnych dziurach i kątach. Na przykład za szafą, gdzie się kurzu nie sprząta, i przy fazie tatusia. I na półce z książkami. I w wózeczku do lalek też nocują czasami. Strasznie boją się myszy i nie lubią jesera. Zawsze tańczą kozaka, gdy na burzę się zbiera. Śpią w kaloszach, a kąpiel zawsze biorą we frakach. Nie wierzysz, mamusiu? Naprawdę, ja się znam na rupakach. Popatrz, już przyszły. Jeden siedzi na oknie. Oj, przepraszam, mamusiu, że tak ziewam okropnie. Jak mi bajkę opowie, to powtórzę ci rano. Teraz już mnie pocałuj. Zaraz zasnę. Dobranoc.